Senator Jan Filip Libicki zapowiedział dziś, że wstrzyma się od głosu podczas głosowania nad kandydaturą posła Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. W tej sytuacji poznański polityk najprawdopodobniej nie dostanie tylu głosów, by zostać wybranym. Swoją decyzję senator Libicki ogłosił dzisiaj w porannym wywiadzie w Radiu RMF FM. Później szczegółowo wyjaśnił ją na swoim blogu. W sprawie pana posła Wróblewskiego klub PSL-u głosował przeciwko jego kandydaturze, ja się wstrzyma. Do tej pory nie było wiadomo, czy kandydatura Wróblewskiego przejdzie przez senat zdominowany przez opozycję. Jan Filip Libicki kilka tygodni temu przyznał, że nie wyklucza poparcia Wróblewskiego, bo ten, tu cytat, wyeliminował tzw. aborcję eugeniczną, której Libicki jest przeciwnikiem. Z tego względu, jak pisze dziś na swoim blogu, nie zagłosuje przeciwko posłowi Wróblewskiemu. Jak pisze senator Libicki, nie chce, by Pis odniósł polityczne zwycięstwo. Ja się wstrzymam od głosu w głosowaniu nad kandydaturą pana posła Wrublewskiego. Przypomnijmy, w kwietniu Sejm głosami posłów zjednoczonej prawicy zarekomendował Bartomija Wróblewskiego. Na nowego rzecznika praw obywatelskich poprzedni, Adam Bodnar, nadal pełni te obowiązki, choć jego kadencja się zakończyła. Kandydatura wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka została odrzucona przez Senat, z kolei przez Sejm nie przeszła kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wskazywanej przez opozycję i organizacje pozarządowe. Bartosz Bartkowiak, puls dnia!